biegnę sobie w okolicach Ząbkowic Śląskich, bo tutaj jestem z kolegami na kapłańskich rekolekcjach. Nie ma lasu, ale też tu jest pięknie. Bardzo ładna okolica. Polecam odwiedzenie. Za chwilę parę słów odnośnie do dzisiejszej Ewangelii. Będzie uczta. Dzisiaj jeden z bohaterów Ewangelii wyraża przy stole. Zrobiłem bardzo ładne nagranie na rynku, no ale ładne tylko z wyglądu, bo niestety dźwięk nie wyszedł. Trzeba parę słów jeszcze raz. Tak jak bohater dzisiejszej Ewangelii, pewnie myśląc o niebie, zwłaszcza w tych dniach, kiedy była uroczystość wszystkich świętych, wspomnienie wiernych zmarłych, no to cieszymy się na myśl o Królestwie Bożym, o niebie, które nastanie. Tymczasem Pan Jezus chce zmienić nasze myślenie o tych rzeczywistościach ostatecznych. Pan Jezus opowiada przypowieść o zaproszonych na ucztę, którzy odmówili. Czyli odmówili nieba na ziemi, tej szczególnej relacji z Bogiem, do której jesteśmy zaproszeni już tu i teraz. Każdy z nas ma jakąś swoją parę wołów, które go odciąga od bycia z Panem Jezusem. Każdy z nas ma jakąś, w cudzysłowie, żonę, którą poślubił, coś, do czego się przywiązał i co go tak wiąże, że mówi: ja nie mam czasu na relację z Bogiem. Każdy z nas ma jakieś pole. Pole swoich obowiązków, pole swojego, o matko, pole swojego życia, które musi uprawiać. I to wszystko składa się na piękny w istocie obraz. Ale to piękno jest niepełne, jeżeli nie pociąga nas ku niemu, ku temu, który jest stwórcą wszelkiego dobra. Ja osobiście będę się dzisiaj zastanawiał pewnie bardzo mocno nad tymi rzeczywistościami, które mnie odciągają od Niego, które sprawiają, że ja sobie myślę: a, Królestwo Boże, niebo, a to będzie gdzieś tam kiedyś. To będzie jutro, to będzie pojutrze, to będzie, nie, 200 lat. Nie. To zaproszenie jest zaproszeniem nie na przyszłość, ale na teraz. Nawet w Piśmie Świętym, zanim jeszcze wchodzi koncepcja zmartwychwstania, życia wiecznego, to jest to zaproszenie Boga do tego, żeby ucztować z ludźmi, żeby być z nimi. Eucharystia oczywiście jest szczytem tego. Podczas Eucharystii otrzymujemy Jego miłość, Jego bycie. Może dzisiaj warto, jeżeli nie chodzisz codziennie do kościoła, właśnie dzisiaj pójść Komunię Świętą ofiarować w intencji zmarłych, w intencji spotkania w tej rzeczywistości wiecznej. Żyj dzisiaj. Zejdź na chwilę ze swojego pola. Odklej się od swojej, w cudzysłowie, żony. Zostaw parę wołów. Idź, żyj.